Nigdy no dobra, mi się wydaje... Dobra, to się zabijcie szybciutko i możemy lecieć. Dobra, patelnię, to chodź. Ucieka. I leży sobie koło telewizora. Patelnię koło telewizora? Koło telewizora. To się nie pasuje w tym telewizorze, w tej szafce? Może już podpowiem lepiej? Coś jest nie tak, coś jest nie tak tutaj. Nie wpadłeś jeszcze na to, stary? Nie. No. Patrz, jest telewizorem, ładno. Nie, szafki z Ikei tak nie wyglądają. Nie, słuchaj, stary, szafki z Ikei tak nie wyglądają. Szafki z Ikei tak nie wyglądają. Dobra! Nie widzisz to? Obróć się, proszę. Ej, serio? Nie wierzę w to teraz, co tu się dzieje. Ja też nie wierzę w to, że ty tego nie widzisz. No tu... Stary, no szafki z Ikei tak nie wyglądają. Co? Design jest, czy coś? Nie, no, nie wiem. Jak go porobił, ty. Yes! Mam go! Tutaj jest! Gdzie jest? Ale nie rozpaczka w mieszkaniu! Szybko, brać go! Jezu, co to za... Łapiemy! Jest! Czemu Mandziu ma takiego dziwnego skina? Nie wiem właśnie. A czego ty wiesz, jakiego Mandziu ma skina? Bo na przykład go widziałem już dwa razy? Widzę się w lustrze. Wiesz co, Mandziu, jesteś brzydki. Czekaj. Samego, mój drogi. Dobrze, kiedy powiecie, że potrzebujecie podpowiedzi? Dobrze, to mogę zadać taką podpowiedź ciekawostkową. No. Nie wiem, czy wiecie, ale w Konstancinie Jeziornie pod Warszawą był jeden duży zakład produkujący, no właśnie, ten towar, którym jestem. On może być pizzą! Jest to bardzo istotny towar. Nie, na pewno, nie mogę. Na pewno wiecie, co produkowane było w Konstancinie Jeziornie, prawda? Nie mam pojęcia. To jest akurat taka ciekawostka, która wiesz. Dobrze, to inaczej. Nazwa tego towaru nazywa się, to było chyba Pyrus. Prymus. Może jest, podobno. Czyli jest jakimś tutaj przebiegłym papierem. Kurde, no. Wladić plecami cały czas do mnie stał. Ale on tu stał z zwykłym papierem toaletowym, czy czymś innym? W rolku papieru toaletowego. No, sprawdzałem to przez tak długi czas. Tyle się dzieje. Ręcznikami papierowymi. No. Dobra, chłopaki, ja myślę, że moja kryjówka jest całkiem w porządku. Nigdy nas nie znajdziecie. No nie. Znajdziecie. Co my zrobimy? Nigdy ich nie znajdziemy. O nie. O nie. Ale widzę, tak pieczołowicie przeszukujesz tą kuchnię. Tak, ja staram się dobrze przeszukiwać wszystko. Co robi Mandzio? Próbuje mi po raz trzeci uciec. Alien? Zaraz. No to dobra, chodź, poszukaj Mariena może. Dobra, to znajdź Marienę, bo Mandzio absolutnie robi dziadostwo. Jest na pewno podpowiedź. Widział mnie, jak coś robię w kuchni. Okej. Okay. Więc to gdzieś musi to nas obserwować. No i widziałem, jak Ignacy szperał w piwnicy też. O kurde. No właśnie, jak to możliwe? Może jest pomiędzy kuchnią a piwnicą. Panowie, ja jestem Bogiem. Ja wszystko widzę. A ty co tu latasz za oknem? Tu ich nie ma, wycofa się. Nie ma? Wow, ej, dobra kryjówka. Świetna kryjówka, Mandziu. Tak, wcale tu się same drzwi i oni odbierają. Jesteś królem kryjówek, naprawdę. Dobrze, okej. Dajemy ciszę. O, ty, patrz. Co tam masz? Znaczy ja tu już byłem w tych, widziałem te szafki. A, patrzyłeś te szafki. Tak, i tutaj nic nie ma. Co mi się wydaje, że Aliena nigdy nie znajdzie. Tak się ukrył po prostu, on jest najmniejszą rzeczą na mapie. Najmniejszą. Siedziałem tak długo, ale spaliłeś mi, kurde. Ja ci spaliłem? Oczywiście, że tak. Nie powiedziałem nic. Głupi karton. Zmienił się w głupi karton. Daj! Ja. Dobrze, musimy znaleźć jeszcze króla po raz czwarty. A było tak Dobra, blisko. Królu, gdzie jesteś, złoty? Gdzie jest man? No chłopaki, tak wam się schował. Jest ostatnia szansa. Dobra, odwracamy się. Zamknijmy. Wróćmy się i policzmy. Dobrze. Do raz, 10. Dwa, dobra, 8, 7, nie no, brawo. 6. Dobrze, już idę. Dobra, no ja tu byłem, tutaj musi gdzieś być. Zamknij drzwi może, bo dobra, to... nie no, słuchaj. Przynajmniej jesteś znowu raptorem. Chyba tam poleciał w dół. Nie wiem, ja tego nie widzę nigdzie. Lecił gdzieś w krzoki teraz, no i będziemy... No to już teraz. Porobiono. I tak nigdy mnie nie zdradziesz! Czuję się moralnym zwycięzcą i tak. W ogrodzie teraz? Ile ten raptor ma w sobie krwi? No i patrzcie, i po robocie. Wow! Co? O nie, tak zrąbać. Gratulacje, Bladeuszu. Pomysł był ej, to będzie świetne, Bo nie wiem, czy wiesz, ale patrz, ja to zrobię, to jest genialne.
To jest absolutnie genialne. To absolutnie genialnego planu. Absolutnie genialne, panowie, nie znajdziecie mnie. Nie lubię szukać. Genialne, jestem w kuchni. Tak? Jestem nigdy w kuchni. Go nie znajdziecie? Jestem to, totalnie w kuchni. Tak, jak się nigdy go nie znajdziecie, to go znajdziecie. Myślę, że to jest normalne. Myślę, że to jest absolutnie tak, normalne, tak. Nie widzę żadnych dziwnych rzeczy nigdy w tym. Nigdy go nie znajdziecie. Nie, tu go nie ma, nie widzę na w ogóle Mandzia. Nie wiem, czy to nie jest on. Nie, na pewno... Nie mogę przejść. Nie mogę przejść. Ale to nie ja, no proszę, uspokójcie się. Moment, patrzcie. Ktoś mi blokował drogę. Jego głowa jakoś dziwnie wystawała przez całość. Może ktoś się zmienił w koszty. O nie. Dobra. A może ktoś się zmienił w mikrofalówkę. To tak jak ja ostatnio. A no, na przykład. Może ktoś się zmienił. Tafę. Śmietnik! O nie! Co? O nie, znowu? Kapitanie, znowu mnie złapałeś. Ale gałgany, no nie wierzę. Będzie dobre. Nie, dobra. Powiem ci, Admiros, że to wyszło średnio. No, trochę Admiros. Nie, gdzie jest? Nie ma mnie. Tutaj mnie nie ma. Ale laptop, ty to jakiś MacBooczek chyba to i to ten nowy z tym paskiem. Kurde. To jest Bloody, kurde nie. Bloody, no. Kurde, nie się ruszyć, ale szybko. Ale jazda. O, okay. Ty jesteś dobra, tym. Wow. Nie, ale ja jestem czymś innym, nie tym. Aha, wow, to wow, jeszcze lepiej. Mandziowi bardzo dobrze się schować, co nie? Mandzie jest bardzo dobrze schowany. Jest dobrze schowany, ale jest gdzieś w pobliżu mnie, bo... Jakieś przyprawy dajesz do tej ryby? Nie. Nie biegaj z latarką, proszę, bo ja mam skina. A, przepraszam. No nie wiem, ryba, może ciastko jakieś? Okej, okay, to wygląda jak mielonka jakaś, a nie ciastko. Nie no, kupis jest słodko. Napisane. To są ciastka. Czekaj. W szufladzie? Nie, no nie można. O! Szuflady można nawet... Czekaj. Coś. Jest. Nie. A, zwykłe jabłko. Zwykłe jabłko się przetoczyło, ale ja coś... Czekaj, widziałem go. Mignął mi, jest w szufladzie, tak? Czymś. Wiem, tak, jest. Gdzie jest. Nie jestem, jestem po drugiej stronie. Widziałem, przed sekundą go widziałem. Dajcie. Sofą? Nie. Naprawdę? Co ty robisz? Czym ty jesteś? Skąd to tyle krwi? Ty się to k***ałeś. Czym ty jesteś, Mandzi? Ty jesteś. Czekaj. Ty jesteś. Ej, ale to strzelamy do niego teraz, czy? No na to wygląda. Nie, jakby... Był gdzieś tutaj. Ej, okej, okay, nie ogarniam, co się stało właśnie. Ja tego niestety nie widzę. Ktoś w szafie siedzi, do cholery. Jak on się tam dostał? Co ty się zamieniłeś? Czym ty jesteś? Przepraszam, muszę latarkę odpalić, bo nie widzę w jednym miejscu. Mogę pozwolić sobie? Jest! O nie, nie wierzę, Mandziu. Jest pomarańczką. No. Jest tak, przypadnie pomarańczką, no. Jest, widzę go już. On jest całym domem. On jest wszędzie teraz. Ale mistrzowska kryjówa. Ale nie można go trafić nawet. To jest ale nie no, nie możecie trafić, wiesz? Wszystko cię drewno odbija. Ej, a ty... Donować! Łapać go! No nie krzycz. Ej, ale jaki wy mieliście problem? Nie mogliście otworzyć tego? Nie, wiesz co, nawet jak jest otworzone, strzelamy w szufladę, w szczęście nawet celując Mandzia. Widać krew, ale nie zadajemy mu obrażeń, ale my nie dostajemy też obrażeń, to wiesz? Chyba tam jeszcze bombę macie, co nie? No. A Bloody też ma świetną kryjówkę, chciałbym zaznaczyć. Zapomnieliśmy o Bloody. No właśnie, nie, Bloody byłeś czymś wartościowym? No nie. Moim kanałem, czyli nie jest dużo do stracenia. Szukamy! Coś mi przed chwilą mignęło, wiesz, ich imiona. Tak? Ej, a sprawdź, czy Ale nie jest anteną. Ja to najpierw... Tak! Mogę być anteną. Ja no, bym proponował sprawdzić to. Oczywiście tym. To? Co? Kwiatkami za nami, to samo co my zrobili. Naprawdę. Pierwsi do hejtowania po prostu. Pierwsi, to tak. No. I kończą się śmieszki właśnie w ten sposób. Wiesz co, Alien? Jak jesteś tą anteną, to się nie ruszaj, bo one przez jedną mnie szlapać. Tak? Ale co ty masz z tymi antenami? Czekaj, to faktycznie może się nie... Może on faktycznie jest anteną. Może na pewno jest anteną, stary. Nie! Serio, ja tu próbuję przeżyć choć jedną rundę, nie? O, świetny pomysł, ale świetnie ty zagrałeś. No, to teraz nie wyszło, ale... No to... Stop! Szanuj, Alien! Ale szanuję! Panowie! Stop! Ich masz, Admiros? No właśnie nie mam. On zrobił coś absolutnie głupiego, musiał zrobić. Tak, na pewno. No trochę bałagan zrobiłem w kuchni. Po
prostu chowanie się, daj spokój. Ale wiesz, że takie najgłupsze rzeczy wychodzą zawsze? Na przykład jak patelnia pod stołem. No nie! Ale trzeba było się nie ruszyć. Zablokowałem się. Nie, nie wiedziałem, kim byłeś, no. Nie, ale się zmieniłem.